Dzisiaj zrobimy coś nowego. Wiedza przychodzi poprzez przeciwieństwa. Natomiast, czyli zaczniemy od wysiłku, a potem, żeby odczuwać bezwysiłkowość. Na przykład chcemy powiedzieć ka, próbuję powiedzieć ka, ale ja próbuję powiedzieć ka, nie mówię ka, ale próbuję powiedzieć. Jest wysiłek, żeby powiedzieć ka, ale nie wypowiadam tego. Tak samo wkładam wysiłek, mam intencję, żeby wstać, ale nie wstaję. Bardzo często mamy tak, że mamy intencję w umyśle, ale ta intencja nie zamienia się w działanie. I to są takie chwile, kiedy umysł doświadcza taką dychotomię. Ale jeżeli zanurzysz się w ten stan zamieszania i dychotomii, to zauważysz, że umysł przechodzi do swojego źródła i zaczyna się medytacja. Nie myśl, że tylko ludzie inteligentni są w stanie medytować. Nie, to nie jest tak. Także głupcy są w stanie medytować. Medytacja jest częścią egzystencji każdego dnia. Nieważne, kim jesteśmy w jakiejkolwiek sytuacji, zawsze możemy dotrzeć do źródła, którym naprawdę jesteśmy. Teraz usiądźmy z kręgosłupem wyprostowanym. Zamknijmy oczy. I teraz spróbujmy powiedzieć jakąkolwiek literę, ale nie mówmy jej. Na przykład K albo A. Po prostu spróbuj powiedzieć, ale nie mów tego. Zauważ doznania, które się pojawiają w tobie. Chcesz coś powiedzieć, ale nie mówisz tego. Weźmy głęboki wdech i wydech, rozluźniamy się. Teraz możemy napiąć całe ciało, szczególnie pięści. Napinamy. Trzymamy ściśnięte. Bardzo mocno napinamy pięści, całe ciało. I rozluźniamy się zupełnie. I obserwuj ten kontrast, tą różnicę, która pojawia się wtedy. Pojawia się rozróżnienie. Wiedza, ta najwyższa wiedza przychodzi poprzez przeciwieństwa. Uświadamiamy sobie całe ciało właśnie teraz. I jeszcze raz napnij całe swoje ciało. I rozluźnij się. Tak podobnie weź wdech, zatrzymaj i rozluźnij się. A teraz pomyśl mentalnie, że chciałeś powiedzieć A albo K albo jakąkolwiek inną literę. Na przykład A albo K. Ale nie mów tego. Próbuj to powiedzieć. Nie mówiąc. I zauważ, że ten wysiłek, próbowanie powiedzenia czegoś i nierobienie tego przynosi rozluźnienie. Porzuć teraz wszystko. Jeszcze raz
spróbuj powiedzieć jak, czy jakąś literę. I rozluźnij się. No, have an intention to get up. Miej taką intencję, żebyś chciał, żebyś wstał. Get up from the seat. Z tego siedzenia, na którym siedzisz, i obserwuj, co się dzieje z tobą. Masz tylko taką intencję, chcę podnieść się z siedzenia, na którym siedzę, wkładasz w to energię. Energia się unosi do góry, pokonuje siłę grawitacji, ale nie wstaje. Mam tylko taką intencję, żeby wstać. Bądź przygotowany, żeby wstać. The preparedness to get up. Any moment you will get up. Ta gotowość do wstania. And let go. Let go of the intention. A potem porzucamy to wszystko. Rozluźniamy się. Nie będziemy wstawać. Once again. Jeszcze raz. Do this exercise. To ćwiczenie, że chcesz wstać. Energia się przemieszcza do góry. From your hips. Zaczyna się od bioder, do góry idzie. Chcesz wstać. Całe ciało stało się jakby lżejsze. Masz intencję, żeby wstać? Energia wypchnęła cię do góry. Take your attention to the top of the head. Teraz kierujemy uwagę na czubek głowy i rozluźniamy się. Let go. Rozluźnij wszystkie intencje. Porzuć wszystkie intencje. Let go of all your intentions. Porzuć wszelkie swoje intencje. You may see a wave of relaxation. Obserwuj tę falę rozluźnienia, która rozchodzi się w twoim ciele i w umyśle. Może być to dziwne uczucie. Troszeczkę dziwnie się możesz czuć. No, nie przejmuj się tym. Bądź z tym doznaniem. To poczucie ja, które jest twoją świadomością, ono rozprzestrzenia się teraz we wszystkich kierunkach. A ten sprawca, które jest sprawcą, rozpuszcza się. Let go of all. Porzuć wszelkie swoje wysiłki. Like the invisible water vapor, para wodna rozprzestrzenia się w powietrzu, w atmosferze. Tak samo nasz umysł rozprzestrzenia się wszędzie wokół nas. Jakikolwiek dyskomfort odczuwasz teraz w jakiejkolwiek części ciała, pozwól temu być.
Nasza ta uniwersalna świadomość, umysł jest w stanie rozpuścić, jest w stanie strawić wszelkie napięcie, które odczuwamy. Gdziekolwiek w ciele dostrzegasz jakąś skoncentrowaną uwagę, jakiś stres, napięcie, pozwól, żeby się rozpuszczało. Jakiekolwiek napięcie, doznanie w ciele, pozwól temu być i pozwól temu zniknąć, odejść. Porzuć wszelką wiedzę, wszelką świadomość, porzuć to teraz. Czyli te wszystkie rzeczy, które wiedziałeś, które znałeś, jakiekolwiek opinie, koncepcje, po prostu porzuć je. Pozwól, żeby zniknęły. Umysł, który próbuje wiedzieć i rozumieć, albo doświadczać, pozwól, żeby ten umysł zniknął, rozpuścił się. Pozwól, żeby twoja świadomość się poszerzyła. Nawet podczas tego, nawet tego wysiłku tak naprawdę nie robimy. Pozwalamy, żeby się zadział. Rozluźnij się, porzuć wszystko. Porzuć nawet ten wysiłek, żeby rozpuszczać cokolwiek i porzucać cokolwiek. W tej chwili twoja wiedza także powoduje napięcie w tobie, więc porzuć swoją wiedzę. Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek napięcie jeszcze, pozwól temu być. Nawet nie próbuj się tego pozbyć. Pozwól temu być. Nasza świadomość przypomina ocean. Jest w stanie rozpuścić wszelkie napięcia. Po prostu bądź.
chodzką myśli przychodzą. Pozwól im przychodzić. Jeżeli pojawiają się doznania, niech sobie będą. Just everything be. Uświadamiamy sobie ciało i otoczenie. Weźmiemy głęboki wdech z wielkim uśmiechem.
I wydech z uśmiechem. Możesz jeszcze pozostać w medytacji przez 5-7 minut. Jeśli czujesz, że chcesz się położyć albo rozciągnąć, także możesz to zrobić.